Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was nagrywam Opla Astra. Wybaczcie, gdzieś tam może na zdjęciach być troszeczkę, czy tutaj na filmie niedomyty, ale no w tych warunkach ciężko, że tak powiem, idealnie tu dostarczyć go na zdjęcia, albo to błoto pośniegowe, albo po prostu się ciężko myje przez mróz. Opel Astra J generacja, jeden z bardziej tutaj poszukiwanych na rynku samochodów używanych egzemplarzy, ponieważ jest to wóz też lubiany, dużo osób jak było zadowolony z Astry H, no to szuka dalej Astry J. A też dużym powodem zakupu tych pojazdów w Polsce w wersji benzynowej jest to, że silnik jest o dobrej opinii, no i przede wszystkim nadaje się do normalnego założenia instalacji LPG. I tu właśnie mam taki poszukiwany silnik, jest to 1.4 turbo, 140 koni, nadający się do montażu instalacji LPG w wersji manualnej. Automaty się bardzo rzadko spotyka, a ja tam miałem dwa, ale to powiem Wam, że jest temat praktycznie w sekundę sprzedawalny. Cóż więcej o tym wozie. Data pierwszej stacji to 16 rok. Auto jest od pierwszego właściciela. Wykup chyba po roku z leasingu. I jeszcze warto dodać, że był serwisowany w Oplu. Ostatni wpis był w 23 roku. W połowie, więc można sobie też sprawdzić jego historię przez ASO. Wyposażenia na zewnątrz jakichś wielkich cudów nie ma, jak widzicie są lekko fabrycznie przycinane szyby, czujniki parkowania i jeżeli się nie mylę, idziemy jeszcze z przodu, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Z rzeczy, które jeszcze na pewno mogę dodać, zmierzyłem automiernikiem lakieru, jest bezwypadkowe, też Wam oczywiście ten pomiar wrzucę do filmu, jest lakier jest w oryginale, czysty, przyjemny samochód, widać, że użytkowany, że tak powiem, przez Niemca i nie jest to auto, które służyło do jakiejś budowy domu, czy do jakichś celów takich, nazwę to może zarobkowych. I duży plusik jeszcze, tak, nie wiem, czy widzicie, no koła są zwykłe, stalowe, ale ja ten samochód kupowałem praktycznie na nowych oponach. Kupiłem go jeszcze w 23 roku, bo mam początek nowego roku. I tutaj poprzedni właściciel kupił właśnie te Hankoki w tamtym roku i też zakupił 4 nowe felgi stalowe. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zaraz do nich podejdę i postaram się Wam pokazać. Proszę, widać, felga nawet nie zgnita, no troszeczkę soli złapała. A czy rocznik opony będzie widać? Proszę, 23, 18 tydzień, oponki są jak nówki. Ja moim osobistym zdaniem wolałbym mieć nowe opony na stalówkach, nowych, bo są nowe stalówki pod kołpakami, niż jakieś stare obdrapane alusy. Ale to zawsze, że tak powiem, można zostawić kwestii klienta, a Astra też nie jest jakimś samochodem, tak powiem, wyścigówką, pokazówką, że musi być na 20-calowych alufelgach. Wizualnie lifty fajnie wyglądają przez te czarne lampy. Na pewno się zrobił samochód bardziej elegancki, nowoczesny. Też macie inny plaster miodu. No i tu też mi się podoba kolor, bo to nie jest taki standard typu czarny albo typu biały, co teraz bardzo wiele osób poszukuje. Tutaj mamy taki kolor stonowany, można powiedzieć, że no, dla mnie jest to taki ciemny błękit, może jakiś tam lekko wpada w stal, ale nie jest to na pewno kolor, który się brudzi i łatwo go utrzymać też w czystości. Jak widzicie, nie jest to auto poobijane, poobrysowywane kluczem, a w środku nawet powiem, że ma więcej ciekawszego wyposażenia, bo mamy pół skórki, ale o tym się oczywiście nie chcę rozwodzić, bo zawsze mówię to podczas pokazywania wnętrza na filmie.
sobie książkę serwisową, proszę spójrzcie. Tutaj macie datę rejestracji, VIN, pierwszy wpis. Proszę. Tutaj następne wpisy, Opel, Opel. Tutaj kolejny. I ten, którym wam wspominałem ostatni z 23 roku z czerwca, też w Oplu. No i tu macie jeszcze jego TIF, zobaczcie, zrobiony 23 w lutym przy 118, jeszcze ważne, do 25 roku. A tu macie jego przebieg, 126 tysięcy z groszem. Cóż, opowiedzmy sobie o wnętrzu, zwykła Astra, ale ma te fajniejsze fotele z półskórki, proszę bardzo. To często była popękane, tu jest ładnie utrzymane. Fotel regulowany w kilku płaszczyznach, tutaj elektryczne regulowanie lędźwi. Tak wygląda sobie boczek, delikatne zużycie, zdrapanie od paznokci, regulacja lustereczek. Proszę, przechodzimy na środek, czyli konsolę środkową. Tutaj macie automat od świateł, nic szczególnego, i tak samo również przeciwdzielnych. Licznik z komputerem, można sobie go tutaj przełączyć. Pyk, pyk, średnie spalanie, ładne, 7,3. No i tu jeszcze można wejść w jednostki, fajnie, że jest po polsku. Kierownica prezentuje się tak, czarna, ze skórki, ważne, że grzana, grzeje mniej więcej w tych miejscach, gdzie powinniście trzymać ręce, za 15 trzecia, jak tam wolą. Regulacja odbierania telefonu, podgłaśnienia radia, tak samo włączanie, wyłączanie tempomatu. Fajniejszy, bo ten większy ekran, duży plusik, bo jest czytelny i łatwo podłączyć telefon i odbierać sobie połączenia. Tutaj tryby jazdy, eko, czyli nam wyłącza start stopa. No i tu wszystkie przyciski pełne, macie grzane kierownicę, tak wspominałem, klima automat, dwie strefy, no i grzane fotele, jeszcze lusterko z fotochromem, kropeczkę mniej więcej, myślę, że chyba ująłem. USB, AUX, miejsce na zapalniczkę, sześciobiegowa skrzynia biegów, ładny mieszek, tutaj elektryczny, ręczny, myślę, że nie wszystkie miały miejsce na kubek. Tutaj kolejne miejsce, też można jakieś kubki różne wsadzić, bo to tak guma pozwala to zrobić. Podłokietnik półskórzany, no i schowek oczywiście w nim. Deska z dobrych materiałów, ogólnie przyjemnie to jest auto wykończone wewnątrz. Tu fotel, no i z tyłu też macie i sofiksy, sufity czyste. Ogólnie przyjemny samochód, nie jest to zniszczony pojazd. I cóż, nie będę się tu więcej rozwodził, bo tych hazów mnie na filmie, na YouTubach było już bardzo wiele, więc na pewno musicie sobie też porównać ją z innymi moimi samochodami. No jeszcze mogę wspomnieć, że fajne to rozwiązanie, już teraz wspominałem, że jak wam wyłącza się start-stop, to po prostu dochodzi kreseczka, wskazówka do start-stop, a nie na sam off. Że niektórzy jak pierwszy raz kupią taki samochód, są zestresowani, czemu auto na skrzyżowaniu zgasło. Cóż, o wozie to tyle. A jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytanie, to możecie zawsze zapytać przez komentarz lub przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć coś innego w ofercie, wbijcie na mavkarautomoto.pl. I pamiętajcie, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie jak auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywiozę na lawecie. No i jeszcze ważna sprawa, jeżeli auto z filmu się sprzedało, albo szukacie na przykład innej wersji takiego pojazdu z innym silnikiem, możecie do mnie się odezwać. Postaram się coś znaleźć na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.